12 września w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta 51. sesja Rady Miasta Katowice, która upamiętniła 157. rocznicę nadania praw miejskich Katowicom. Katowicką tradycją jest już organizowanie z okazji urodzin miasta uroczystych sesji Rady Miasta, podczas których staramy się wyróżnić, podziękować osobom i instytucjom, które w znaczący sposób wpływają i wpływały na kształt naszego miasta. W tym roku tytułem honorowym zasłużeni dla miasta Katowice zostali wyróżnieni. Profesor Aniela Korzon, związana z Katowicami od urodzenia, której działalność pedagogiczna skupia się na edukacji i wsparciu osób niesłyszących i słabosłyszących. Radio Katowice, jedna z najstarszych rozgłośni radiowych w Polsce, od początku silnie związana z miastem, a także Izba Rzemieślnicza oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach w setną rocznicę powstania tej instytucji. Podczas sesji przyznano tytuł honorowy obywatel miasta Katowice Piotrowi Uszokowi, prezydentowi miasta w latach 1998-2014. Mogę powiedzieć osobiście, że mojemu nauczycielowi samorządności, mojemu nauczycielowi zarządzania takim organizmem jak miasto i powiem szczerze, że to taka też osobista dla mnie wartość i taka osobisty czas, gdzie rzeczywiście mnie mocno za serce ściskało, jeszcze jak słuchałem i laudacji i później wypowiedzi pana prezydenta Piotra Uszoka, naprawdę serce rosło. Czułem się bardzo niezręcznie jako prezydent miasta, który otrzymuje tytuł honorowego obywatela, bo zawsze w mojej świadomości tkwiło to, że on raczej jest przydzielany nie tym, którzy urzędowali, ale tym spoza administracji, którzy przyczynili się do rozwoju miasta. Wielkie wyróżnienie przyjmuję naprawdę z wielką satysfakcją, że to, co zostało zrobione, po pierwsze jest kontynuowane, a po drugie, że w jakiś tam sposób zostało docenione. Dzień dzisiejszy jest dla mnie dniem wyjątkowym, przede wszystkim dniem podziękowań dla wszystkich, którzy ze mną współpracowali, bo nie byłoby tego, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, zaufania radnych. To działo na pewno by się nie powiodło, więc przede wszystkim dzisiejszy dzień jest dla mnie osobistym wielkim wyróżnieniem, ale również z mojej strony słowami serdecznych podziękowań dla tych, którzy może razem ze mną przyczynili się do zmiany wizerunku tego miasta. W laudacji wygłoszonej przez profesora Jerzego Buzka podkreślono zasługi związane z początkiem intensywnego rozwoju miasta pod koniec lat 90. Zmagaliśmy się z innymi problemami w mieście, jak między innymi infrastruktura, ta podziemna, ale infrastruktura drogowa również, całe problemy związane z likwidacją przemysłu w naszym mieście, gdzie trzeba było się porykać z bezrobociem. Tak więc wiele takich różnych spraw wtedy zajmowało głowę ówczesnego prezydenta Piotra Uszoka, a dopiero później przyszedł czas na ten blichtr, jak ja to nazywam, czyli na tę budowę takich obiektów jak właśnie siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe, czy współdziałanie przy realizacji Muzeum Śląskiego. Powstała nowa strefa, która dzisiaj jest przez mieszkańców nazywana strefą kultury, a stała się również taką nową wizytówką miasta, a przede wszystkim takim dowodem głębokich przemian tych gospodarczych i społecznych Katowic. Życzę i chcę, aby mieszkańcy czuli się w Katowicach jak w swoim domu rodzinnym, pełnym miłości, zrozumienia, szacunku, żeby tutaj mogli się realizować, twórczo rozwijać, żeby tutaj znajdowali miejsca, gdzie mogą również zrelaksować się i odpocząć. Ten proces dochodzenia do takiego stanu trwa długo, ale myślę, że miasto idzie we właściwym kierunku i ten stan powoli osiągamy. Przede wszystkim szczęścia i spokoju. Czasy mamy niezwykle zwariowane, ale mamy nadzieję, że ten nasz katowicki okręt będzie płynął na spokojnych wodach i nikomu nie będzie działo się nic złego i tego sobie i wszystkim mieszkańcom serdecznie życzymy. Dalszego dobrego, dynamicznego rozwoju naszego miasta, tak żeby każdy czuł się tutaj bardzo dobrze, żeby ta jakość życia w naszym mieście cały czas wzrastała i żebyśmy byli cały czas rozpoznawani na mapie świata.